Witajcie w podcaście Psychorozwijanie. W tym odcinku będziemy analizować kolejną postać z Doliny Muminków. Będzie nią Wój Trój. Jest to postać z książki Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie. Jest to e, bardzo ciekawa historia. E, historia Wója Truja opowiada o odrzuceniu własnej tożsamości i tym samym o poszukiwaniu nowej, Konstytuowaniu się na nowo jako, jako osoba. Bardzo dużo też ta historia mówi o relacjach, o związkach z ludźmi, o związkach też z systemem, jak introjektujemy pewne opresyjne mechanizmy władzy, i jak można się z niej właśnie wyzwolić. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Zapraszamy. Zaczniemy od przytoczenia e, historii, właśnie wuja truja, czytając e, fragmenty tekstu. Był strasznie stary i łatwo zapominał. Obudził się któregoś ciemnego jesiennego ranka i nie mógł sobie przypomnieć, jak się nazywa. Trochę to jest smutne, kiedy nie pamięta się cudzych imion, natomiast zapomnieć swoje należy wręcz do przyjemności. Nie zadał sobie trudu, żeby wstać z łóżka. I przez cały dzień pozwalał nowym myślom i obrazom przychodzić i odchodzić, jak chcą. Od czasu do czasu spał trochę i potem znów się budził, wciąż nie wiedząc kim jest. Był to spokojny i bardzo ciekawy dzień. Pod wieczór, po to żeby móc wstać, spróbował znaleźć sobie jakieś imię. Dziad Klekot, Wujek Grat, Wuj Trój, Dziadzio Trotel, Gruchot. Przedstawiano mu tyle różnych osób, ale ich imiona natychmiast gdzieś ulatniały. Przychodzili w niedzielę, wykrzykiwali uprzejme pytania, bo ani rusz nie mogli się nauczyć, że nie jest głuchy. Starali się mówić jak najprościej, żeby zrozumiał o co chodzi. Mówili dobranoc, wracali do siebie i tam grali, tańczyli i śpiewali aż do następnego rana. Tacy byli jego krewni. Jestem wuj Trój, szepnął uroczyście, a teraz wstanę i zapomnę o wszystkich krewnych na całym świecie. Sporą część nocy przesiedział przy oknie, patrząc w ciemność i wyczekując. Ktoś przyszedł koło jego domu i zniknął w lesie. Po drugiej stronie zatoki czyjeś oświetlone okno odbijało się w wodzie. Może odbywała się tam zabawa, a może nie. Noc mijała powoli, a wuj trój czekał, żeby się dowiedzieć, co chce zrobić. I nadeszła ta chwila. Wczesnym świtem było jeszcze ciemno, uznał, że już wie. Chce wybrać się do pewnej doliny, gdzie. Teraz już był, bardzo dawno temu. Nikt go nie pyta, czy powinien pójść się położyć, nikt się nie dowiaduje, jak jego zdrowie, i nie zaczyna natychmiast mówić o czymś innym, nie dając mu czasu na zastanowienie się, jak to właściwie jest z jego samopoczuciem. Było to miejsce, gdzie grało się i śpiewało całą noc i skąd on, wuj trój, wracał do domu ostatni. Nie wyruszył od razu. Wiedział z doświadczenia, jak ważne jest umieć odkładać to, za czym się tęskni. I zdawał sobie sprawę, że wyprawa w nieznane musi być przygotowana z rozmysłem. Przez kilka dni chodził po wzgórzach okalających głęboką, cienistą zatokę i coraz bardziej zapominał o wszystkim. O czym chciał zapomnieć? Dolina wydawała mu się coraz bliższa. Kiedy tak chodził, ostatnie czerwone liście spadały z drzew, gromadząc się koło jego stóp. Wciąż miał jeszcze bardzo silne nogi. Co jakiś czas przystawał i podnosił jakiś ładny liść, i mówił sam do siebie: To klon, tego nie zapomnę. Wiedział doskonale, co chce pamiętać. Podczas tych kilku dni udało mu się zapomnieć o bardzo wielu sprawach. Co rano budził się w tym samym tajemniczym nastroju oczekiwania i zaraz brał się do zapominania, tak żeby dolina mogła się przybliżyć. Nikt mu nie przeszkadzał, nikt mu nie mówił kim jest. W końcu wyszukał pod łóżkiem koszyk i zapakował do niego wszystkie swoje lekarstwa, jak również buteleczkę koniaku na żołądek. Zarobił sześć kanapek i wziął parasol. Przygotowywał się do ucieczki. Do ucieczki z domu. Z biegiem lat nagromadziło mu się na podłodze mnóstwo rzeczy. Tyle tego zawsze jest, czego nie warto podnosić, i tyle powodów, żeby nie podnosić. Leżały tu różne rupiecie, porozrzucane jak wyspy, cały archipelag niepotrzebnych, pogubionych przedmiotów. Wuj trój przyzwyczaił się przechodzić koło nich i przestępować przez nie. Przysparzały pewnej emocji jego codziennym wędrówkom po pokoju a jednocześnie utwierdzały go w przekonaniu, że wszystko jest powtarzalne i trwałe, ale teraz uznał, że nie są mu już więcej potrzebne. Z tego stosu wyciągnął osiem par okularów i włożył je do koszyka. Będę patrzył na całkiem nowe rzeczy, pomyślał. Dolina była zupełnie blisko tuż za zakrętem, ale on czuł, że to jeszcze nie nie, nie jest niedziela. Wój trój opuścił swój dom w piątek czy w sobotę. Nie mógł się oczywiście powstrzymać, żeby nie zostawić listu pożegnalnego. Odchodzę i miewam się znakomicie, napisał. Słyszałem wszystko, co mówiliście przez sto lat, bo wcale nie jestem głuchy. Wiem też, że cały czas urządzaliście ukradkiem zabawy. Bez podpisu. Po napisaniu listu włożył szlafrok i kamasze, wziął koszyk, otworzył drzwi, zatrzasnął je za sobą, zostawiając zamkniętych 100 starych lat. To jest cała historia wujatruja. Którą wybraliśmy. Tak, Ta, którą wybraliśmy. I teraz możemy sobie przejść do właśnie takiego przyglądania się poszczególnym fragmentom. Wprowadzenie postaci truja zaczyna się od tego, że on się budzi i zapomina, jak się nazywa. I z takiego psychologicznego punktu widzenia, czym tak naprawdę jest właśnie to nasze imię, jaką ono ma wagę. I tutaj warto przypatrzeć się, jakie, jaką rangę ma imię w procesie właśnie rozwoju, ponieważ kiedy dziecko się rodzi, jest malutkie, to my nie zwracamy się do niego w drugiej osobie, nie poprzez ty, ale poprzez jego imię, które właśnie jest nadane przez. Rodziców opiekunów. Czyli na przykład nie pytamy się dziecka, jak ma na przykład pół roku, czy jest głodne, ono i tak nam nie odpowie raczej na to pytanie, mhm. tylko pytamy na przykład, czy Basia jest głodna, co Basia robi. I to jest bardziej. Rozmawiamy w taki sposób z dzieckiem po to, żeby ono raz uczyło się znaczenia, oczywiście tu, tych słów, żeby nawiązywać relacje, ale też, żeby powoli dziecko wiązało swoje imię właśnie z własną osobą. I w momencie, kiedy to poczucie ja w pewnym momencie się jakby tak konstytuuje, to jest moment, w którym dziecko właśnie też jest w stanie rozróżniać siebie od otoczenia, na przykład dostrzegać, że w lustrze to jest ono, Wówczas to imię można powiedzieć, że jest trochę równoznaczne, równoważne właśnie z tym poczuciem ja, z tym wyodrębnieniem od świata, które się właśnie w dziecku tworzy. Mhm. Mm. Też samo imię stanowi no bez wątpienia bardzo istotny element tożsamości, mhm. tak jak mówisz, z perspektywy rozwojowej, ale też z drugiej strony to imię stanowi taki element tożsamości urzędowej, nie? Mhm. To jest coś, co pozwala nas zidentyfikować, to jest coś, co pozwala nas pociągnąć do odpowiedzialności. Jeśli nie jesteśmy jakimś numerem PESEL, tak, to jesteśmy swoim imieniem i nazwiskiem. Mhm. Więc niejako odrzucając swoje imię i nazwisko, odrzuca się też całą taką urzędniczą, systemową tożsamość. Nie? Tak, Odrzucasz czyli... to wszystko. Co się z tym wiąże. Mhm. Czyli tutaj wuj, trój, właśnie zapominając to swoje imię, on w pewnym sensie rozpoczyna taki proces konstytuowania się na nowo. Nie? Czyli, jak gdyby, można powiedzieć, podważa trochę to, kim był do tej pory, co się na niego składało, jakoś to zapomina, i może, jak gdyby, ulepić siebie w pewien nowy sposób. Tutaj też jest fajne zdanie, że trochę to smutne, kiedy się nie pamięta cudzych imion, natomiast zapomnieć swoje należy wręcz do przyjemności. To jest właśnie to, że jeżeli nie pamiętamy cudzych imion, no to oczywiście to świadczy o tym, że mamy jakieś problemy z pamięcią. Natomiast tutaj zapomnienie swojego imienia jest bardziej takie metaforyczne. To jest właśnie wyzwolenie się jak gdyby trochę z okowów imienia, również z Chociażby takich introjektów naszych wewnętrznych, nie? z tego, co w procesie rozwoju właśnie uznaliśmy mhm. jako swoje, ale nie, nie mogliśmy nie uznać tego za nieswoje, ponieważ nie mogliśmy jakby zadecydować o tym, co, kto nam będzie mówić, w jakiej kulturze się urodziliśmy, jak, jakich mamy rodziców. Nie? Mhm. Też to, co robi Wuj Trój, to też jest stosunkowo taki. Naturalny proces, mm -hmm. być może jest to proces, po który wiele osób nie sięga. Tak? Być może wiele osób się zadowala tą tożsamością, którą określiło się, kiedy miało, nie wiem, 18 lat, kiedy wybrał kierunek studiów, kiedy poszło do pracy, kiedy w jakieś małżeństwo się weszło, tak? czy w jakiś związek. Tak? To już są takie. Ten okres 18-20 parę lat, to jest, to jest okres, kiedy narzuca się nam obowiązek wyboru tożsamości, prawda? Mm -hmm. Natomiast, czy, czy, czy to jest faktycznie ten okres, kiedy my możemy wybrać tą tożsamość świadomie, samodzielnie? No, myślę, że raczej nie, że, że, że jesteśmy wtedy młodzi i podejmujemy te decyzje często. Na ośle czy pod wpływem pewnych osób. Mhm. Więc trój niejako odrzuca to, to wszystko i, i jest w takim wspaniałym momencie, kiedy może zbudować coś, co jest dużo bardziej jego mhm. niż to życie, które miał do tej pory. Nie? Tak, jak najbardziej. A na takim, właśnie w tym szerszym kontekście, to też jest trochę takie um, wyjście właśnie z tej gry, w którą grał do tej pory, nie? Na takim poziomie właśnie i osobistym, ale też takim, tak jak ty mówisz, to że to też jest urzędowa funkcja, nie? To to też jest na takim poziomie właśnie tutaj systemowym. Myślę, że możemy sobie przejść dalej do kolejnego fragmentu, który Mówi o tym, że nie zadał sobie trudu, żeby wstać z łóżka i przez cały dzień pozwalał nowym myślom i obrazom przychodzić i odchodzić jak chcą. Wciąż nie wiedział, kim jest. No, i tutaj mamy wręcz jakiś taki opis, jakichś takich najbardziej zaawansowanych poziomów medytacji, oświecenia, nirwany, moment, w którym właśnie jak gdyby jesteśmy. Takim kanałem dla, dla myśli, obrazów. Nie przywiązujemy się do nich, nie, mam, nie, nie wytwarzamy właśnie jakiegoś takiego przywiązania, nie budzą naszych emocji, ale tutaj jest to też związane z tym, że to jest taki moment przejścia, tak naprawdę, dla wujatruja, nie? To jest takie. E, tutaj ten bohater się staje tym, tym, jak gdyby nowym sobą w pewnym sensie, nie? Mm -hmm. Pozwala sobie być w takiej nicości, pozwala sobie być bez tej toż, tożsamości, jeszcze nie? że jakby on się staje w pewnym tak. sensie, ale jeszcze nie jest. Nie jest nim, pozwala sobie być bez, bez tożsamości. No właśnie. Pozwala ale... sobie być nikim, absolutnie tworem bezpodmiotowym, leży i tylko doświadcza tego, co się w, w nim dzieje. Nie? Mhm. Jest to bardzo abstrakcyjne doświadczenie dla pewnie wielu z nas, też. Z jednej strony abstrakcyjne, a jednocześnie zupełnie poza naszym zasięgiem, kiedy nasze życie tak pędzi, że wydaje się niemożliwe mhm. przeżycie takiego dnia, nawet nie tylko z powodu braku czasu, ale po prostu przeżycie takiego dnia. Sądzę, że jest bardzo niewiele osób, które byłoby w stanie po prostu leżeć przez cały dzień w jakimś takim stanie transowym bez dostania diagnozy depresji i, tak. i dostania, dostania jakichś leków czy tak. wtłoczenia w ten system ochrony zdrowia. Nie? Tak, szczególnie, że wuj trój tutaj mówi, że to był spokojny i bardzo ciekawy dzień. No właśnie, to leżenie tak. i, i właśnie... Tak. Takie doświadczenie graniczne nie? dla mhm. niego. Tak, i tutaj ciekawy jest też taki wątek związany z tym, że trochę to jest takie doświadczenie też niemowlęce, nie? kiedy właśnie mhm. przychodzimy i jesteśmy takim jak gdyby po prostu czuciem. Tutaj o tyle, mniej niemowlęce, że tutaj rzeczywiście są myśli i obrazy, więc to trochę inny jak gdyby kod niż niemowlę. Natomiast pojawia się tutaj też ten wątek, że. W społeczeństwie to jest jeden z problemów społecznych. Osoby starsze są też często takie infantylizowane, traktowane właśnie jako dzieci. Nie? I tutaj wuj trój można powiedzieć, że wręcz korzysta z tego jako jakiegoś takiego kontekstu, w którym on może właśnie stworzyć siebie na nowo. Tak, on, on no, rodzi się na nowo. Mm, nie? Tak. Jest najpierw w tym bez ruchu, potem wybiera swoje imię. Potem porządkuje sprawy wokół siebie, w tej najbliższej odległości, a potem wychodzi eksplorować świat. Nie? Tak, czyli takie rzeczywiście tutaj nam wychodzą z tego jakieś narodziny. To, co wydaje mi się w tym fragmencie jeszcze ważne, to to, że właśnie my też nie potrafimy za bardzo współcześnie funkcjonować bez takich etykiet. My lubimy etykiety, lubimy się określać tak i tak, nie? Ja jestem taka i taka. W tym sensie, że to też jest bezpieczne, to daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa. On tutaj rezygnuje, jak gdyby, z tego właśnie Aha. zawężania się, tylko można powiedzieć, że, że jest i, i się właśnie jakoś rodzi. Tak. A dodatkowo jeszcze taki szerszy kontekst, no to to, że um, te zagadnienia związane z tożsamością też lubią być, um, jak gdyby, tak marketingowo używane. Nie? Czyli właśnie, że um, na przykład, jeżeli chcesz być si silna kobieta. To ma na przykład to i to, nie? albo właśnie bądź silnym mężczyzną, kup sobie to. Czyli tutaj też jakieś takie przymioty, które na tą naszą tożsamość się składają, ta, ta siła to jest jakby tylko jeden z przykładów, ale one też jak gdyby są wtłoczone w ten cały jak gdyby system, też no po prostu. Jakby fetyszyzacji pewnych cech, pewnych produktów, które mają nam zapewnić jakieś um, takie przymioty, które same ze sobą nie niosą, nie? Tak. Zachodnia kultura bardzo sama siebie wpędziła w pewną pułapkę dotyczącą tożsamości. Tożsamość jest traktowana jako nienaruszalny, stały, niezmienny twór. Jeśli ja się nazywam Tomek, jestem jakiś tam, to zawsze muszę taki być, muszę być absolutnie niezmienny. W każdej sytuacji, nawet jak nikt nie patrzy, to muszę zachowywać się dokładnie tak samo, bo to, jak ja się zachowuję, e, określa mnie jako Tomka i w przeciwnym razie jestem nieautentyczny albo oszukuję się. Mhm. To też jest um, po pierwsze świetne narzędzie e, służące kontroli mhm. e, w tym znaczeniu, że wszystkie normy społeczne. E, po prostu introjektujemy i sami dla siebie stajemy się często przez to katem i, i policjantem. Nie musimy, nie potrzebujemy nikogo z zewnątrz, żeby się zachowywać tak, jak ktoś nam przykazał. Ale też właśnie prowadzi to do takiej sytuacji, że każde najmniejsze odstępstwo budzi lęk, taki niemalże egzystencjalny, zagrażający naszemu self, nie? Mm -hmm. że ki, kim ja jestem, o co chodzi, kim ja jestem, nie? Tak. To też jest taki temat, który. W Psychoterapii często się pojawia. Niektórzy mówią właśnie, że, że to jest główny taki kluczowy problem psychoterapii obecnie, znaczy to znaczy pojawiający się w gabinetach, mm -hmm. dotyczący tożsamości, tego, że ktoś czuje pustkę, nie wie, kim jest, mm -hmm. nie wie, do czego dąży. Nie? Tak. W kulturach kolektywnych na wschodzie nie jest to problemem z tego, co badacze kulturowi zgłaszają, to to, to nie jest w ogóle wskazywane jako, jako problem. Tamte rozróżnienia są nieco inne, I, i, i ludzie nie cierpią z takich samych powodów jak my, więc można tutaj też zreflektować nad tym, że jest to takie samo napędzające się koło, że stworzyliśmy sobie taką kulturę, która wzmacnia coraz bardziej te cechy indywidualistyczne, mhm. I, i, i w dużym stopniu uderza to w naszą tożsamość, w nasze poczucie tego, kim my jesteśmy. Mhm. No i przez to właśnie tak jak mówisz, ogromnym, ogromną popularnością cieszą się różne takie towary, fetysze. Nie? Tak, i tutaj jeszcze jest to, że właśnie te kultury bardziej kolektywistyczne, one też się określają, jak gdyby w stosunku do kogoś nie, do społeczności, do innych, a my bardziej jako przedstawiciele zachodniej kultury, tutaj chyba najbardziej Amerykanie określają się sami przez się. Nie określają się w kontekście do czegoś. To też jest tak. no, jakiś rodzaj właśnie tutaj e, takiego kontekstu, który przysparza też cierpienia. Nie? Mhm. E, no właśnie, ale wracając do wuja truja, to on e, pozwalał sobie nie wiedzieć na to, e, pozwalał sobie nie wiedzieć, kim jest mhm. po prostu. E, też ciekawe, jest to pytanie właśnie. Takie, takie pobycie po prostu w pytaniu, kim ja jestem, nie szukanie odpowiedzi, bo on tutaj pozwala właśnie temu, żeby, żeby to przypływało. No i właśnie, pod wieczór jest taki ważny moment. Pod wieczór, po to, żeby móc wstać, spróbował znaleźć sobie jakieś imię. I to jest bardzo ważne. Tutaj wracamy tak naprawdę trochę do początku, do. Istoty tak naprawdę tego, czym jest imię, i tutaj um, myślę, że można też posłużyć się Lacanem, czyli przedstawicielem francuskiej psoanalizy, który mówi o tym, że człowiek sam w sobie raczej nie jest podmiotem, tylko bardziej podmiotem w nim jest język. Człowiek jest jak gdyby zamieszkany przez język, czyli w tym sensie tutaj, kiedy wuj trój wybiera sobie imię, on jeszcze nie wie, że jest wujem trójem. Um, Spróbuje sp sobie znaleźć to imię, żeby w ogóle móc wstać, to on jakby upodmiatawia się. Mhm. Nie, żeby móc jakby ruszyć dalej, jakby z tym procesem własnych przemian, żeby mógł właśnie w pewnym sensie się tutaj mm, narodzić. Mhm. No właśnie, i idąc dalej, mamy taki fragment, który mówi o tym, kiedy już wybrał sobie imię, to zaczyna, yy, zaczyna krytykować swoich krewnych. Nie? Tak. Więc już się właśnie zwraca do świata zewnętrznego, ale do tego świata, który jest najbliżej. Nie? Mówi mm -hmm. o swoich krewnych, yy, że, że, że go nie słuchają, że, że są dwulicowi wobec niego. Tak, że myślą, że on jest głuchy, a on nie jest mm -hmm. głuchy. Czyli też właśnie jakiś taki rodzaj patrzenia na człowieka. Poprzez jakąś taką etykietę, poprzez taką prekoncepcję, także on jest stary, to na pewno jest głuchy i w ogóle się głupi. Czyli nie wie, że robimy te imprezy, które on tam tak. właśnie by chciał w nich uczestniczyć. Bardzo ciekawe jest tutaj też to, że on dopiero przy zmianie tej tożsamości może te, te kwestie wyrzucić z siebie, jest w stanie mhm. zwrócić się z pretensją dopiero, kiedy tą tożsamość zwróci. I tak często też jest w, kontakt, w konfliktach. Pomiędzy właśnie dziećmi i rodzicami, że pewne rzeczy, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić z tej perspektywy dziecka. Nie? Mhm. Wiele osób by chciało, nie wiem, uratować swoje, swoje rodziny, uratować swoich rodziców wziąć nadmierną taką odpowiedzialność za, za ten los zbawić po prostu cały system nie? jako dziecko. Ale niestety tego nie można zrobić w takiej roli. No i też pytanie, czy, czy w przypadku tożsamości dziecka jesteśmy w stanie jakoś wykroczyć z tej tożsamości, bo mm -hmm. mi się wydaje, że jednak to jest taka tożsamość, której przeskoczyć się nie da nie? i po prostu z pewnymi rzeczami trzeba też się pogodzić. Natomiast no, jak widać w Trój ta zmiana tożsamości bardzo mu pomogła, żeby właśnie zawalczyć o to upodmiotowienie tak o te swoje granice, szacunek. Też potem e, zostawia przed wyjściem list, e, który tak. również e, wyrzuca e, te rzeczy, więc tak, walczy i tu, o swoje. Tak, mhm. i on tutaj właśnie mówi, tacy byli jego krewni, nie? Czyli w tym sensie niekoniecznie tylko i wyłącznie rodzina, myślę sobie, ale właśnie... E, no, jakieś osoby, nie? Tak, a z drugiej strony y, tutaj... Ja mam taką fantazję, że też system jest we krwi trochę, nie? Jest introjektowany, tak jak matka, w pewnym sensie, więc krewni też jako ten szerszy kontekst po prostu. Wszystko to, co było mu bliskie, nie? Tak, dokładnie. Mhm. No i właśnie, on potem szepcze uroczyście, że właśnie jestem wuj trój, a teraz wstanę i zapomnę o wszystkich krewnych. Dokładnie. Czyli absolutna separacja od wszystkiego, co było mu bliskie. Nie? Tak. Na nowo się określi. Tak. Noc mijęła powoli, a wuj trój czekał, żeby się dowiedzieć, co chce zrobić. Kolejny taki moment ważny, w którym on sobie daje w ogóle czas na to. I to nie chodzi tylko o czas, ale o też taką wewnętrzną przestrzeń, żeby się dowiadywać, co my tak naprawdę właśnie chcemy. Mhm. O co nam tak naprawdę. Chodzi. No, bo bardzo często pewnie wszyscy przyłapujemy się na tym, że działamy na jakimś automacie, że um, kiedy pojawiają się w nas jakieś potrzeby, to albo je ignorujemy, albo je załatwiamy jakoś automatycznie, nie? czy to sięgając po smartfona, czy, czy korzystając z jakichś takich um, prymitywnych przyjemności, które są nam e, zastępczych, można powiedzieć, przyjemności, które są nam e, podsuwane pod nos. Więc ta, ta postawa, jaką ma tutaj wójtrów, jest absolutnie wyjątkowa i no kurde, bardzo zdrowa, nie? Tak, dodatkowo też sobie myślę o takich współczesnych, że tak powiem, czasach współczesnym kontekście. Często też jest tak, że nie mamy w zasadzie języka też, żeby pewne, o pewnych rzeczach w sobie się dowiadywać. Nie do że nie mamy takiej przestrzeni wewnątrz siebie, to też ciężko jest to. Nazywać, nie? Różne takie doświadczenia. Ciężko jest nazywać konflikty w sobie, właśnie potrzeby, docierać do nich. No, a oczywiście na szczycie tej góry lodowej jest to, że po prostu nie mamy na to czasu, bo jesteśmy tak bardzo zabiegani, zaabsorbowani. Mhm. No i w pewnym momencie nadeszła ta chwila. Wczesnym świtem, kiedy było jeszcze ciemno, uznał, że już wie. Chce wybrać się do pewnej doliny, gdzie był raz bardzo dawno temu. Nikt go nie pyta, czy nie powinien pójść się położyć, nikt się nie dowiaduje, jak jego zdrowie, i nie zaczyna natychmiast mówić o czymś innym, nie dając mu czasu na zastanowienie się, jak to właściwie jest z jego samopoczuciem. Czyli znowu takie kontakty, czyli on tutaj tworzy wizję kontaktów bez tych kurtuazji, nie? Wyznacza pewne granice w mhm. tym swoim wyobrażeniu. To, o czym Ty mówiłeś przed chwilą, nadaje sobie, jak gdyby, szacunek trochę innych, nie? Bo nie ma tych, którzy nie traktują go właśnie z takim szacunkiem należnym, tak naprawdę każdemu człowiekowi. On jest tutaj taki trochę wyemancypowany, jest właśnie taki uwolniony. No i też ważne jest to, że on tutaj sam uznaje, że już wie. On pozwala, jak gdyby, ma tą przestrzeń w sobie. Na to, żeby nie wiedzieć, ale też sam z siebie w pewnym momencie, gdyby wychodzi z tą własną inicjatywą. Nie, że dobra, to jest ten moment, ja już wiem. Mhm. Um, idąc dalej, nie wyruszył od razu. Wiedział z doświadczenia, jak ważne jest umieć odkładać to, za czym się tęskni, i zdawał sobie sprawę, żeby prawa w nieznane, Musi być przygotowana z rozmysłem. Czyli generalnie um, ciekawe jest to odkładanie tego, za czym się tęskni, bo dzisiaj mamy takie czasy raczej szybkiej e, gratyfikacji, e, takie tęsknoty, które nam się e, pojawiają w sobie jakieś takie marzenia, to raczej staramy się je jakby odhaczyć, zaliczyć. Nie? I mhm. często jest tak, że okazuje się, że one nie przynoszą nam um, tyle. Radości, ile myśleliśmy, nie? A tutaj, właśnie w pewnym sensie, jest do tego, czym jest taka tęsknota tego wujatruja. Za czym on tak naprawdę tęskni, nie? O czym jest ta jego tęsknota? No i to też jest właśnie takie stwarzanie siebie po swojemu, nie? Wyprawa przygotowana z rozmysłem, jego rozmysłem. Następnie, przed wyjściem, porządkuje, prawda? Porządkuję sobie swoją przestrzeń. Tak? To jest troszkę później, szczerze mówiąc. Jeszcze sobie tutaj popatrzę. To co, co jeszcze on robi? Tutaj jeszcze jest taki ważny moment o tym zapominaniu, bo to jest jak gdyby proces. Hmm. Czyli, w tym sensie jest tutaj dokładnie napisane, że wiedział doskonale, co chce pamiętać. Czyli to też nie jest tak, że to jest jak gdyby takie, jakby to powiedzieć, przychodzi mi do głowy takie maszynowe, w takim sensie, że to nie jest że, że to też on tutaj jak gdyby decyduje trochę o tym, nie o tym, co właśnie chce pamiętać, czego nie chce pamiętać, i że podczas tych kilku dni udało mu się zapomnieć o bardzo w Wielu sprawach, co rano budził się w tym samym tajemniczym nastroju oczekiwania i zaraz brał się do zapominania. Czyli to jest taki bardzo, jak gdyby, intymny, osobisty proces, w którym on się znajduje, właśnie daje sobie czas, dowiaduje się, czym jest ta wcześniejsza tęsknota, i też on, jak gdyby, dociera do takich swoich, można powiedzieć, najważniejszych potrzeb. A do mm -hmm. tego konieczne jest właśnie takie pozbycie się właśnie wielu rzeczy, których zaraz się będzie pozbywać. Też ale... zapominanie to już jest pozbywanie mm -hmm. się bardzo wielu rzeczy, nie? Pewnie. Tak. Jest bardzo wiele takich rzeczy, których nie można zapomnieć albo uważa się, że nie można ich zapomnieć, że one muszą z nami być, że one muszą właśnie nas definiować, a nie muszą. Być może łatwiej by nam było zupełnie bez nich. Mm -hmm. Następnie ważny jest taki fragment o tym że zrobił sześć kanapek, wziął parasol i przygotował się do ucieczki, do ucieczki z domu. I ciekawy jest motyw ucieczki z własnego domu, myślę, mhm. ponieważ no dom zazwyczaj kojarzy nam się albo z tym domem rodzinnym, który był stworzony właśnie przez naszych rodziców opiekunów albo z domem, który my stworzyliśmy, nie? Już jako dorosłe osoby. I to są... A to jest ucieczka właśnie z własnego domu w tym sensie, że ja to tak widzę z tego, który my stworzyliśmy, nie? Bo, bo ten rodziców tylko do pewnego stopnia jest naszym własnym domem. No i to jest trochę porzucanie właśnie takiej iluzji dotyczącej tego, co stworzyliśmy, nie? Mhm. To jest takie... Porzucenie w pewnym sensie takiego kłamstwa o samym sobie, które gdzieś tam mm, powstało. No i później jest fragment o tym, że bardzo dużo rzeczy się nagromadziło u niego. Mm -hmm, mm -hmm. Że tam jest bałagan i to może być taki symboliczny bałagan. On oczywiście jest tutaj w przestrzeni, natomiast on równie dobrze może dotyczyć właśnie wnętrza naszej psychiki mm, i jest to w pewnym sensie zrzucanie bagażu. Tak, jest to zrzucanie tego bagażu, tak jak y, był ten bagaż. Właśnie to jest cały już taki cykl. Tak? Najpierw było zapominanie, potem było y, to przygotowywanie się do ucieczki z domu, a jednocześnie właśnie porzucanie takich różnych materialnych rzeczy, które często nas y, blokują w pójściu y, do przodu. Tak? Z tych wszystkich rzeczy materialnych jedyne, co zachowuje, to okulary. Gdzie okulary są y, pozornie Obiektem materialnym. Bardzo możliwe, że, że są to jego okulary z przeszłości, przez które patrzył, kiedy był młodszy. To mogą być idee, to mogą być marzenia, to mogą być po prostu jego stare sposoby funkcjonowania, jego stare ideały, jego stare życie, to jak patrzył na świat, zanim znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej, w jakiej się znalazł, nie? Mhm. Więc mówiąc też to, że właśnie będzie patrzył, zbiera te, te, te okulary, osiem par okularów. Mhm. I mówi, będę e... patrzył na całkiem nowe rzeczy. Tak, będzie patrzeć na cał całkiem nowe rzeczy. Więc to jest jednocześnie zmiana tej tożsamości, ale z drugiej strony też taka pełna świadomość swoich własnych granic, że być może mm, mogę zmienić bardzo wiele i zmieniam bardzo wiele. Natomiast Będę patrzeć na nowe rzeczy, ale poprzez te okulary, które ja już kiedyś miałem. Mhm. Że nie stanę się nagle zupełnie nową osobą. Ja mogę zmienić okoliczności, w których się znajduję. Mogę zmienić ten bagaż, który właśnie za sobą niosę. Mogę też właśnie w pewnym sensie porzucić tą taką urzędową tożsamość. To, co mi było narzucone. Nie? Mhm. Tak, a to, czyli to jest jakby taki jego łącznik też z tym, kim był wcześniej. Mhm. To jest jakiś taki rodzaj, który... Taki rodzaj poczucia ciągłości, które tutaj też jest zachowane. No i kto wie, tak naprawdę, może on właśnie zawsze był wujem trujem, może on zapomniał, że był wujem trujem i wybrał sobie to imię i stwarza siebie w ogóle w tamtym kontekście, ale na nowo, nie? Tutaj tego nie tak. wiemy, a różne przypuszczenia, różne takie hipotezy możemy sobie stawiać. No i później jest ten list który jest taki dosyć znamienny. Odchodzę i miewam się znakomicie. Słyszałem wszystko, co mówiliście przez 100 lat, bo wcale nie jestem głuchy. Wiem też, że cały czas urządzaliście ukradkiem zabawy. Bez podpisu. No i tutaj... Mhm. Tylko chcę taka szybka uwaga, że bardzo mi się podoba sformułowanie, że miewam się znakomicie. Mhm. Bo to yy, mam wrażenie, że językowo zwraca uwagę na to, że Czasami się miewam znakomicie. Mhm. Nie, mam się znakomicie tak. i po prostu spadajcie na drzewo. Ja sobie po prostu jestem w ciepłych krajach i moje życie to utopia, nie? Tak. Tylko, że miewam się znakomicie. Tak, tutaj mhm. dokładnie. Czyli też, no, jak gdyby takie rzeczywiste bardziej, mhm. nie? A nie takie mm, jakieś iluzyjne. No i właśnie tutaj też jest ten wątek tego, że on wyraża wszystko to, czego prawdopodobnie nie mógł wyrazić wcześniej do tych osób. Tak. Um, I można powiedzieć też, że to jest taki trochę finał właśnie tej separacji, indywiduacji, ale w takim sensie bardziej trochę, ja to widzę trochę tak w duchu Junga, ta indywiduacja tutaj przebiega, bo on tutaj właśnie tak, ten, tak stwarza siebie, nie w takim sensie, że. Tam jest stały obiekt przywiązania i tak dalej, tylko że bardziej dotyczący tej tożsamości, tej jaźni, jak gdyby jungowskiej, nie? że on tutaj jak gdyby odseparował się po to, żeby się stworzyć swoją jaźń w jakiś nowy sposób, wyrażając również w taki dosyć w takim duchu separacyjnym, a jednocześnie takim ciepłym, to że on z wszystkiego sobie bardzo dobrze zdawał sprawę. Mhm. Tak sobie pomyślałem, że Jung to w sumie też był taki muminek, nie? Siedział w swojej chałupie nad jeziorem w mm -hmm. szwajcarskich górach, malował sobie mandale, rzeźbił sobie jakieś rzeźby, budował sobie jakąś wieżę, nie? Malował wieżę muminków, tak. <słuch> tak. Budował sobie jakieś tam rzeczy. Był absolutnym dziwakiem, pustelnikiem, nie? Tak. Ja absolutnie myślę, że Jung mógłby funkcjonować w Dolinie Do muminków. muminków jako jedna. Tak. Z postaci. No i właśnie tutaj jest już jak gdyby koniec tych narodzin, nie? To, to jest koniec narodzin, ponieważ on po napisaniu listu włożył szlafrok i kamasze, wziął koszyk, otworzył drzwi i zatrzasnął je za sobą. To jest koniec dziecinności. Tak. To już jest jakby dorosłość. Nie? Zostawiając zamkniętych 100 starych lat. No właśnie, czyli. Tutaj można powiedzieć narodzenie, zostawienie czegoś, oczywiście nie do końca, bo ma swoje okulary, jakże ważne, przez które tak. będzie patrzeć na nowe rzeczy, ale zaczyna tutaj już grać na swoich zasadach, w swoją grę. I tutaj jeszcze jest takie ostatnie zdanie, myślę na koniec, że w drodze zmywają się resztki tego, czego nie chciał pamiętać, czyli to jest jeszcze proces, który trwa. To nie, to nie jest takie, właśnie, że tutaj już koniec, tylko to jest, to jest jak gdyby dalszy proces. Deszcz, liście, które tam padają, zmywają to z niego, a to się dzieje już tak naprawdę w doświadczaniu tej, tej przemiany, czyli w tym, no w pewnym sensie, w tym działaniu, w takim sensie, może nie w działaniu, w tej drodze, w którą wyruszył po prostu. Mhm. Ja, proces może się domknąć. Tak, ja, ja myślę sobie, że tak podsumowując, że my, w, do pewnego stopnia przeceniamy i nie doceniamy stałości. Jest bardzo niewiele stałości w dzisiejszym świecie. Co chwilę jakieś wydarzenia na świecie koszmarne się wydarzają, co chwilę jest jakiś kryzys. Jakby ta, ta rzeczywistość gospodarcza jest bardzo dynamiczna nie ma w niej stałości, żadnej stabilizacji. Na rynku pracy też uczy się nas, żebyśmy byli dynamiczni, dokształcali się, bla, bla, bla. Nie ma, nie ma tej stabilizacji w wielu istotnych sferach naszego życia. No a z drugiej strony, ten brak stabilności jest jednym z wyznaczników chociażby choroby afektywnej dwubiegunowej czy, czy borderline, różnych takich stanów. Mm, tak, że jeśli pojawiają się jakieś zmiany w naszym życiu nagłe, to może to być jednym z objawów e, choroby czy, czy, czy zaburzenia. Więc mm, szczerze mówiąc, myślę, że paradoksalnie ta zmiana, którą e, wuj Trój e, podejmuje, jest pewnym wyrazem stałości, jest pewnym wyrazem takiej prawdy, że, że on zmienia bardzo wiele w swoim życiu. Natomiast zmienia to, dążąc do swojej własnej prawdy, mm -hmm. i wydaje mi się, że to jest ten kierunek zmiany, który jest dość rzadki w naszym życiu. Często te zmiany są raczej powierzchowne, mm -hmm. raczej oddalające nas nawet od prawdy. Jeśli chcemy na przykład zrobić sobie remont, tak, i, mm -hmm. i, i wyrzucamy wszystkie jakieś rzeczy, które mieliśmy, tylko po to, żeby kupić nowe. Tak, tutaj też jest to, że on wyrusza do doliny, w której myśli, że jest rodzina muminków. On tam będzie, ktoś inny jemu też nie zależy aż tak bardzo, ale on wyrusza jak gdyby od jednych krewnych trochę do drugich. On sobie zdaje z tego sprawę. Mhm. I tutaj też mhm. Można by popatrzeć. My trochę zdecydowaliśmy się w inny sposób popatrzeć na to, ale tak naprawdę no na naszym, w naszym życiu jest mnóstwo takich kryzysów rozwojowych. Nie? I na przykład przejście właśnie z tej dojrzałej dorosłości w starość też jest jednym z nich, i w pewnym sensie na każdym takim etapie jakoś tą naszą tożsamość musimy tworzyć. W takim tak. sensie, że to jest dokładnie też naturalny proces. On tu jest opisany dosyć ekstremalnie, więc też. Yy, Inaczej chcieliśmy na to spojrzeć, ale właśnie zmiana jest też ta wewnętrzna jest jak gdyby też taką częścią po prostu posu posuwania się wraz z wiekiem dalej. Jeśli można powiedzieć, że jedna jedyna rzecz jest rzeczą ludzką, to na pewno jest to zmiana. A nie stałość, tak? A nie stałość. Taka, która nas tak. sprawia, że jesteśmy takimi mhm. jak gdyby no już przeterminowani w pewnym sensie. Tak, w pewnym sensie tak. No. Dobrze. To wszystko, co, co przygotowaliśmy na temat wuja truja. Jeśli ten odcinek się wam podobał, to zachęcamy do zostawienia jakiegoś komentarza, jakiejś uwagi. Obserwowanie tego kanału jest również dla nas bardzo miłym sygnałem. No i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.